Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj powiem o 10 błędach popełnianych przy aranżacji sypialni. Pewnie ostatni punkt będzie najbardziej kontrowersyjny, bo wiele osób nie wyobraża sobie sypialni bez tego przedmiotu. A ja widzę w tym problem. Zanim zaczniemy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, daj łapkę w górę i zapraszam do mnie na Instagram. Poświęćcie też kilkadziesiąt sekund dla sponsora tego odcinka. Letys Shops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Jak to działa? Sklepy płacą Letys Shop prowizję za reklamy i za każdy nasz zakup, a firma ta zwraca 50-70% tej prowizji swoim użytkownikom w postaci cashbacku, który można wypłacić na konto bankowe lub PayPal, czyli są to prawdziwe pieniądze, a nie żaden bon lub zniżka. Uwaga! Codziennie pojawiają się gorące cashbacki w różnych sklepach. Warto pilnować, bo mamy zwrotu 5, a nawet 10% więcej, co oznacza więcej zaoszczędzonych pieniędzy. Rejestrujemy się przez social media lub przez adres mailowy. Po zalogowaniu się na stronie mamy ponad 3700 sklepów do wyboru, w tym Allegro, Oleole, Computronic, Comediu i na przykład Comfort. Wystarczy, że z tego poziomu przejdziemy do sklepu lub zainstalujemy wtyczkę i później dokonamy normalnego zakupu. I tutaj kupujemy tak jak w każdym innym sklepie internetowym, czy normalnie to robimy na Allegro. Z tą różnicą, tylko że żywa gotówka, a nie bon wraca nam na nasze konto bankowe lub PayPal. Do 28 lutego trwa konkurs. Wystarczy, że na Allegro kupisz coś za minimum 40 zł i odpowiesz na pytanie, dlaczego lubisz kupować na Allegro? A możesz wygrać Mercedesa GLA 200. Pierwszy błąd, o którym muszę i chcę wspomnieć, to źle dobrane łóżko. Bo wielu z nas patrzy na łóżko przez pryzmat wyglądu. A to nie do końca o to chodzi. Takie łóżko nie powinno być zbyt niskie. Zdarza się, że dajemy niskie łóżka w stylu japońskim, a później co rano jest problem, aby z niego wyjść. Normalnie jest kłopot, aby zmusić się do wyjścia z ciepłego łóżka, no to po co sobie jeszcze utrudniać życie. Stelaż takiego łóżka powinien być na wysokości 40-50 cm od ziemi. Wtedy ono jest najbardziej komfortowe. Druga sprawa. Jeżeli materac jest na podłodze, to nie będzie on miał odpowiedniej wentylacji, przez co mogą pojawić się roztocza. No po prostu, jeżeli nie mieszkasz w Japonii lub nie jesteś przyzwyczajony do tak niskiego materaca, no to grubo bym się nad tym zastanawiał. Jeszcze jedną rzecz zwrócę, jak będziecie kupowali łóżka, zobaczcie, jak, z czego jest ono zbudowane, jakie ma rogi. Jeżeli to jest drewniane łóżko z ostrymi rogami, to w małych pomieszczeniach nieraz nabijecie sobie sinaka. Drugi błąd, który czasem robimy, bo chcemy mieć przyjemnie w pomieszczeniu, na szczęście jest szybki do wyeliminowania, to zbyt intensywny zapach. Jak najbardziej jestem zwolennikiem przyjemnego zapachu, lecz trzeba zwrócić uwagę, z czego on się wydobywa. Najlepiej, jeżeli to będą naturalne zapachy, na przykład rośliny, a nie zapachowe sztuczne świece, które wypuszczają szkodliwe środki chemiczne, takie jak taulen czy benzyn. Dla niektórych nawet sam zapach może być uciążliwy. Zapach tak, lecz zwróćmy uwagę, czy nie będzie on dla nas szkodliwy. Było o łóżku, no to musi być o materacu. Na łóżko czasem wydajemy mnóstwo pieniędzy, a materac tak traktujemy po macoszemu. A przecież spędzamy na nim prawie 1/3 swojego życia. Taki materac powinien być idealnie dobrany pod wymiar człowieka i przede wszystkim pod jego wagę. Za miękki czy za twardy materac wpłynie źle nie tylko na sen, lecz również na stan zdrowia. Jeżeli są dwie osoby o dwóch różnych wagach, warto kupić dwa pojedyncze materace. Dobrej jakości materace no nie są najtańsze, lecz wolałbym zaoszczędzić na samej ramie z łóżka niż na tym elemencie. Czwarty kolejny błąd w aranżacji sypialni to brak szafki nocnej. No gdzie damy szklankę wody, budzik, nie telefon, tylko budzik, gdzie odłożymy książkę? No, taka szafka jest niezbędna. Ja wiem, że czasem jest to pomieszczenie tak wąskie, no, że ciężko gdzieś wkomponować nawet jedną szafkę, nie zawsze, nie tylko dwie. Wtedy pomyślałbym o jakiejś półce po prostu nad łóżkiem, koło łóżka, no jakkolwiek, żeby po prostu było gdzie odstawić chociażby tą książkę. Piąty, bardzo ważny punkt. Złe oświetlenie w sypialni. No słuchajcie, w końcu jest to sypialnia. Ma być romantycznie i nastrojowo, a nie, że jak ja zapalę te światło główne, to czuję się jak na przesłuchaniu, tak mi bije po oczach. Powinno być światło główne, oczywiście, ale do tego lampki nocne oraz światło dekoracyjne, takie do stworzenia nastroju.
Jeżeli jest miejsce, to warto też pomyśleć o lampie stojącej. Oczywiście ułatwiajmy sobie życie i nie zapomnijmy o włączniku schodowym, takim, który pozwoli nam, nie wychodząc z łóżka, zgasić dane światło. Kolejny punkt to zbyt jaskrawe kolory, barwy. No słuchajcie, sypialnia powinna być kojąca, a nie pobudzać jeszcze energetycznie. Zawsze to powtarzam i teraz też powiem, mogą być kolory również ciemne, szarości, granaty, czy na przykład butelkowa zieleń. Niemniej wystrzegałbym się czerwieni, kolorów żółtych czy pomarańczowych. Takich, które po prostu pobudzają nas. Siódmy punkt. Źle dobrane zasłony i rolety. W sypialni ogólnie materiał, tkanina bardzo dobrze wpływa na komfort, na wygląd pomieszczenia. Przy czym w sypialni ta tkanina nie może być prześwitująca. Czy roleta nie może być prześwitująca. No słuchajcie, bo jeżeli będzie wpadało nam dzienne światło samego rana, no to może się okazać, że jesteśmy rannymi ptaszkami nie z własnego wyboru, ale z przymusu. Przynajmniej jedna taka zasłona okienna powinna być całkowicie zasłaniająca, która odetnie nam światło dzienne. Ósmy punkt, już słyszę ten lament, że nie mam racji. No, może nie mam racji, dajcie znać, bo też mam dwojakie zdanie na ten temat. O co chodzi? O elektronikę w sypialni, a przede wszystkim o ten nieszczęsny telewizor. Powiem tak, uważam, że nie powinno go być w sypialni. Ale jak projektuję, jak robię projekty, zawsze robię instalację pod telewizor. Zawsze. Ponieważ różnie to w życiu bywa. Nikomu nie życzę, ale może być tak, że ktoś w tym łóżku będzie musiał być dłużej ze względu na chorobę. No to jednak wtedy ten telewizor warto, żeby ktoś miał, żeby mógł popatrzeć, tak? Przy czym no nie jestem zwolennikiem i uważam, że nie powinniśmy telewizora oglądać przed zasięciem, czyli w takim normalnym życiu, jak przychodzimy tylko położyć się do łóżka, no to nie powinniśmy go tam włączać, czyli no, mogłoby go tam nie być, a zamiast tego jakieś obrazy, zdjęcia mać. Dajcie znać, co o tym wy myślicie, co sądzicie. No ja mam takie zdanie, że warto przygotować się, warto zrobić instalację, ale nie warto go wieszać. Ósmy punkt. Pomału to już taki standard. Słuchajcie, za dużo wszystkiego. Za dużo. Mebli, kolorów, wzorów, biberonów. Ja wiem, szczególnie oczywiście w małych pomieszczeniach, ale w każdym nadmiar nie jest dobry. Ja wiem, że to może być najtrudniejsze, ale czasem wystarczy posprzątać i pousuwać te bibeloty, te wzory, tą 20 poduszkę, a nawet czasem może zrezygnować z jakiejś komódki, toaletki. Usunąć to po prostu. Na pewno zrobi się przyjemniej w takim pomieszczeniu. I ostatni punkt, ten może najbardziej kontrowersyjny, to dywan sypialny. Ja wiem, że wiele osób nie wyobraża sobie sypialni bez dywanu, że uwielbia wstać rano na ciepły, włochaty taki dywan, przyjemny w dotyku. Ale ja znowu sobie nie wyobrażam, jak taki dywan odkurzyć pod łóżkiem. Normalnie jest to problem, kłopot, no i dużo pracy musimy w to włożyć, a co dopiero na podłóżkiem. I nieważne, czy stelaż tego łóżka będzie podniesiony, czy będzie całkowicie położony, ten kurz roztocza i tak tam będą. No dajcie znać, co o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie. Zobaczymy, czy większość osób jest za tym dywanem, czy przeciwko. Pamiętajcie, link do sponsora tego odcinka jest w opisie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to liczę na tą łapkę w górę. Ten, kto jeszcze tego nie zrobił, to proszę, naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam do siebie na Instagram. A na ten moment bardzo wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!